Chodź tu pomóc. Yo.
co ten jeździ, jak tak ujada? Oleśka, spójrz na tam, czy kto nie idzie. Michał! Michał! Ja chciał pogadać! A to chyba Staś Drabów. Staś Drabów? A tego kiciot w samopłudnie niesie po wsi. On chyba do nas idzie. A ty żeś go tu nie zapraszał? Ja? A skądże? Ale pójdę, może po jedzenie przyszedł. Michał! Tylko ty mi tego dziada tutaj do domu nie ciągnij. Michał, wejdź tego psa, ja chcę pogadać. Michał, weź tego psa, chory jestem, ja muszę do doktora, chory jestem. A pójdziesz ty? Chory jestem, muszę do doktora, zapłacę. A czym by zapłacić dziadu jeden? Mam pole. Mam pole. Pole, a czyje? Moje pole. Pogadamy. Mam pole. A po rodzicach? Tak, mam pole, dobra, zapłacę. Dobra, chodź, zapłacę. Chodź. Nie wiem, co dobra, mi jest, ale chory jestem. Muszę do doktora. Czego chciał? Bardzo chory jest. Chcę, żebyśmy go zabierzyli do doktora. Co? Woj, Bogdana, pojedziemy. A co ty będziesz za pielęgniarza robił? Wołaj! Bogdan! Mówi mu, co się rozchodzi. Co jest, mąż? Chodź. Co, kochanieńka? Rozpalaj samochód. Pojedziemy do miasta ze Stasiem Drabów. Bardzo chory jest. Do doktora go trzeba zabić. No. Ojciec będzie jak dzisiaj za pielęgniarza robił. Do miasta, matka Janie. Chodź, bo nie zdążymy. Chodź. Jedziemy. Jadziem, tak. Alternator. Thank you.
przyjechali. Bogdan! Czemu się papadą nie wstawiłeś? Chyba taka pogoda. Będziemy jeszcze po Stasia jechać. Gdzie? Jak? Do szpitala. I co, tu go przywieźć? No, bo teraz mu jeszcze badania robią i potem trzeba będzie go przywieźć. Tutaj. Tutaj, tak? No. I pielęgniarka powiedziała, że jest chyba chory. Jak jest taki chory, to czemu go nie zostawią w szpitalu? Wiesz, on nawet ubezpieczenia nie ma. Przecież żadnych dowodów. A badania to mu jakieś robią? No. Akurat Możemkę była na dyżurze i uprosiły mnie jakoś i przyjęli. No. Tata dał łapę. Co? Trochę zwariowałeś. Jak masz za dużo pieniędzy, to byś mi nowe szafki kupił. Oj, nie ta czerwona, jeszcze na tym nieźle zarobimy. No, zarobimy. Jak będziesz dziadów rozwoził po szpitalach. Tak. On ziemię na nas przepisze. Jaką ziemię? Swoich rodziców. Całą ziemię na Lipowym polu. Łąki pod lasem i ten las też będzie nasz. Będzie z 15 hektarów. Aha. Majątek. A, albo i więcej. Musi Geodetę zawołać, obmierzyć to. Michał, on nam tak przepisze? Przecież... On siostrę jakąś miał chyba. No? A gdzie ta siostra? Powiedziała za chłopem świat, że 20 lat będzie, a z 5 lat tak nie żyje. Michał, ale on tak naprawdę za darmo nam to przepisze? Za darmo. Prawie. To tak czy nie? Mów jak człowiek. Nie będę cię za język ciągnęła. Wyżyje u nas. Co? Jak to? U nas w domu? No przecież go w psiej cię nie zamknę. Chory jest. No ty chyba zwariowałeś. Takiego dziada weźmiesz pod dach? Taką zmorę chcesz pod dach? U nas zostawić? A przecież Beatka jest. A jemu ledwo oczy spod tego brudu widać. A co to? Wody u nas nie ma. Umyje się, a dzieciaki będą jeszcze dobrze z tej ziemi żyć. Słona. Soli w tym domu nie ma, czy co? Nie będę jadł. Weź, zdejm buty. Idziemy do pokoju. Ryska! Daj jakiś tam ręcznik. Co? Ręcznik daj. A ty, Oleszka, skocz na strych i przynieś te moje stare koszule i kalesony i łapcie ciepłe. To tak się musi umyć. Chodź. Weź się w końcu do roboty, pomóż mi. A co już nie mam siły do tego wszystkiego. No budziora, nie zrobiłeś? Tak, zrobiłam już. No i co tam załatwiłeś? No słuchaj, no trzeba jutro lekarstwo sobie kupić. I tak zamiarowałem do GS-u jechać. I tak będziesz się nim niańczył, co mu jest? Serce, płuca coś tu od papierosów chyba, no. Ale długo to nie będzie.
Michał, jak mi jakimś cholerstwem zarazi Beatkę, to ja ci tego nie daruję. Durniu jeden, rozumiesz? Nie wycieraj się, bo może usłyszeć. A co? Ja nawet we własnym domu już teraz nie mogę się w ogóle odezwać? Słuchaj, daj spokój. To potrwa kilka dni, wydobrzeje i pojedzie mi do miasta ze Stasiem. Staś podpisze i będzie potem niech się dzieje wola nieba. 40 lat przesiedział pod lasem i jakoś nic mu się nie stało. Ale mówię ci, że teraz by umarł. Jest bardzo ciężko chory. Musimy go porządnie odżywić, żeby nam da właśnie za wcześnie. Dzień dobry, Olesia. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Chodź, chodź. Musimy pogadać. Pochwalony. Pochwalony. A co księdza sprowadza? Proszę, ksiądz usiądzie. Proszę. Do miasta jadę, do urzędu. A sprawę załatwić. To załatwimy do teraz, bo potem czasu może nie być. A herbaty się ksiądz napije? A do tego ciasta to nawet dwie. A czy ta sprawa to czasem nie była seria na zakrystii? A co by innego? No, mówiłem, że deski mokre. Mokre, mokre. Trzeba nowe zrobić. A pieniędzy nie ma. No, dawałem na Boże Ciało. Jak jest co łaska, by się przydała. Dawałem na Boże Ciało. I Michał, myślisz, że jak dawałeś na Boże Ciało, to pieniądze są jak kobieta. Raz do domu sprowadzisz i nie wychodzi. A prawo skąd o tym wie? A zresztą, nie mam teraz tyle pieniędzy, żebym znowu na kościół mógł dać. Traktor muszę reparować albo nowy kupić. A alternator trzeba nowy kupić. Właśnie. Brat tyle lat w Stanach siedzi, a mógłby ofiarę na kościół złożyć. Chrzczony to był, komu nie przyjmował. Zobytku by nie było. Ej, niby tak. Może i by nie było, ja mu tam do portfela nie zaglądam. Tak. Nie wiem, czy tam to dla niego byłby ciężar jakiś albo nie. Kto to wam się kręci po łaskodowi? To nie drabów stać? To diabeł. A ciebie kto pytał? Dzieciom to się zawsze coś w głowach naroi. A to oni mówili. Jeszcze kiedyś, Bogdan jeszcze mały był. Latali chłopaki za nim ze wsi i tak krzyczeli. Czarny był zarośnięty, to go przezywali, no. A co on tak się tutaj panoszył u was? Na chorobkę żeście go przyjęli? Może na chorobkę, może nie. Chory jest. Przyjęli im pod dach. Mieli wyrzucić. Co u was mieszka? Mieszka, nie mieszka, no a co ksiądz taki ciekawski? Ja tak się pytam, bo znając siebie Michał, to bezinteresownie byś do domu nie przyjął człowieka. Gość w dom, lub w dom? Nie tak ksiądz uczył zambony? Nie tak? No tak, tak, tak. Proszę, niech się ksiądz częstuje. Jeszcze. Mógł zapłać. Matko, przynajświętsza, a ty tu czego? Mleka chciałem. Proszę, pójdź wodę napić. Nie chcę wody. Pić mi się chce. Wstawiłam mleko. Jest w lodówce, wstawiałam. Nie ma. Daj mi mleka.
Michał. Michał! Michał, śpisz? Nie, teraz nie. On tu był. Kto? Staś. No i co z tym? Wyrzuć go. Kto? Stasia. Daj spokój, jutro pogadam. Boję się. Czemu? Co za życie? Tata wreszcie przepisze. Ciągnie się to. A byleby nigdy, a na co nam to wszystko? Na lipowym polu dobra ziemia. A nasza też nie najgorsza. I tak nie ma rąk do pracy, odkąd Kryśka wyjechała za granicę. Można by sprzedać, nowe budynki postawić. A ja nie chcę ani tej ziemi, ani tych budynków. Byleby ten dziad poszedł precz. Tata nie da złego słowa na Stasia powiedzieć. Bo w niego jakieś zło wstąpiło. Może by go do przytułku oddać. Spróbuj z nim porozmawiać, zobaczysz. Przecież słaby jest. Miałby opiekę i lekarza na miejscu. Jak chcesz, to rozmawiaj. Ja już nie będę. My się tylko ciągle kłócimy. Mam już tego wszystkiego dość. Bratko! Może jakaś mysza na nogę stanęła? Nie mysza, tatusiu.
Patrzcie, za kilka miesięcy to wszystko będzie nasze. I tamten las też? Tak, ten las też. Tylko Staś musi papiery podpisać. To będzie 15 hektarów. Jedziemy. Będą kolejki w urzędach. My z Bogdanem jeszcze na targ idziemy. A to kupcie miodu i parobu dla Stasia. Co? Michał, tyś zwariował. O swoje dzieci tak nie dbasz jak o tą łajzę? O, zaczynają się twoje mądrości. Zaczynają się i się nie skończą. Bo ja już mam wszystkiego dość. A czego masz dość? Wszystkiego. Miesiąc czasu już tą łajzę hodujemy w domu i co? Przecież tyle papieru trzeba pozałatwiać. To ty myślisz, że ktoś wszystko tak od ręki załatwi? Prędzej deszcz zacznie na czerwono padać, niż my tą ziemię zdobędziemy, Michał. A przecież mówiłaś, że tej ziemi wcale nie chcesz. Bo nie chcę. To wszystko nie jest warte zachodu. Taciu, a może mamsia ma rację? O. Patrzcie, bo znalazł się jakiś adwokat. Siada lepiej za kierecha i prowadź. No, już. Dziadu jeden. Pieniądze. Znowu ten alternat. Wiem, że ma nowy samochód. Michał, proszę ciebie, jak załatwisz już te wszystkie papiery, to oddamy Stasia do opieki. Dałem mu słowo. Słuchaj, on jest chory, jemu jest lekarz potrzebny. Codziennie trzeba z nim jeździć. Beatka się go boi. Rodzina jest najważniejsza. Tu masz obowiązek, a nie dałeś dziadu jakieś słowo. Opamiętaj się, chłopie. Pomyślę o wszystkim. Teraz powinno zadziałać. No. Ci chodziło? Po dziecko wyciągasz ręce? Ja bajkę opowiem. Ja ci bajkę opowiem. Się zesrasz. Wnocha mi spuchni. Precz! Ja się z babką ożenię. Jest moja narzeczona. Załatwiłem wszystko. Właśnie odebrałem wypis. Od dziś ziemia jest nasza. Thank you.
To jest moja księżniczka. Zobacz, moja księżniczka. Beatko! Prędzej deszcz zacznie na czerwono padać, niż my tą ziemię zdobędziemy, Michał! Bóg zapłaci.